przyjemnością obejrzałem pierwszy sezon Pisarzy, serialu na krótko, jeszcze zupełnie nie przeczuwając, że będę kiedyś w niego zaangażowany. Bardzo urzekł mnie sam koncept, to znaczy po pierwsze formy miniaturowej, bo to uważam jest ogromna siła tego formatu, po drugie ranga aktorów to zaangażowanych, dlatego że to jest po prostu przyjemność oglądać aktorów pierwszoligowych i jednocześnie wchodzących w bardzo różne role, w bardzo różne światy. Pani jest pijana, jeżeli natychmiast pani nie opuści mojego pokoju, dzwonię po ochronę. A właśnie, mógłbyś mi nalać coś do picia, bo jednak strasznie zaschło mi w gardle po tym siedzeniu pod tymi firanką. Tak, widziałam pierwszy sezon Pisarzy i moje wrażenia były zaskakująco pozytywne. To znaczy, obawiałam się, że serial napisany przez pisarzy może się okazać zbyt literacki, mało filmowy. I rzeczywiście był on bardzo oparty na słowie, ale miałam wrażenie, że to wyjątkowo dobrze wypadło. Były to wcipne, świeże, czasem bardziej dramatyczne. Karta na impulsy powoli wsuwana do żółtego aparatu. I ciągły brak ciebie po drugiej stronie kabla. Brak ciebie! Bardzo podobały mi się takie ograniczenia, które narzucały twórcom właśnie takie krótkie odcinki fabularne, które trzeba było wypełnić treścią. Więc wydawało mi się, że to jest połączenie ciekawego ćwiczenia twórczego, kreatywnego, no, z taką próbką filmową. To było tak, że ja przyjechałam na chwilę do Polski, ponieważ byłam cały czas w Albanii i gdzieś na przystanku autobusowym zobaczyłam plakat Pisarzy, serial na krótko, i pomyślałam sobie, o kurczę, jakiś świetny pomysł, jak chciałabym wziąć w tym udział. Szkoda, że jestem pisarką emigracyjną i już nikt o mnie w Polsce nie pamięta. Propozycja tego, żebym napisał odcinek, była naprawdę zaskoczeniem i przede wszystkim była ogromnym wyzwaniem, dlatego że co prawda jestem współautorem scenariusza filmu Wszystkie nasze strachy, do którego teraz zakończyły się zdjęcia, ale jednak nigdy nie pisałem samodzielnie tekstu, który miał być realizowany, mimo że od lat pracuję także jako konsultant i script doctor. Dostałem maila, tak to wygląda, dostałem maila i sobie pomyślałem, o rety, jakie fajne, co ja mogę z tym zrobić. Co tu by wykombinować, żeby z tak trudnej, a jednocześnie prostej formuły wykrzesać coś, na co nikt nie wpadł? Dla mnie problemem było to, żeby znaleźć jeden konkretny temat, ponieważ miałam bardzo wiele pomysłów w głowie, bardzo wiele rzeczy za mną chodziło i największym problemem jest to, żeby zmieścić się w tych kilku minutach, kilku stronach scenariusza, a jednocześnie stworzyć jakieś postaci na tyle, powiedzmy, gęste i spójne, żeby widz już miał intuicję, co im się przydarzyło wcześniej i co im się zdarzy później. Inspiracja była bardzo prosta, to znaczy ja przez bardzo wiele miesięcy przejeżdżałem regularnie przez skrzyżowanie Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła, gdzie jest takie zagłębie w zasadzie różnych przewoźników jedzenia w aplikacjach. I jeżeli się tam jedzie o 19, to widzi się po prostu mnóstwo młodych ludzi z plecakami różnych tych dowoźników i oni są zgromadzeni przy różnych kebabach, fast foodach. Jeżdżąc tam myślałem właśnie, o czym oni rozmawiają, czy oni się znają, czy się nie znają. Czekaj. Grupa Dexon, dział marketingu, 9th piętro. Pamiętam jeden dzień, jak wstałam po prostu rano i pomyślałam, że ja nie chcę do tej złej pracy, do której chodzę, już więcej chodzić. Jakby mnie rzeczy też jakby fascynują takie sytuacje graniczne, w momencie, kiedy coś długotłamszonego nagle wybucha. Że nie możesz tego załatwić ładnie i zadzwonić do pracy, że chcesz tam okres wypowiedzenia i coś tam, tylko po prostu nie przychodzisz. Masz takie nie. Nie. Wiesz. Mój pomysł dzieje się w saunie i muszę chyba przyznać się do tego, że mi rzeczywiście w saunie ta idea przyszła. Czyli sauna podpowiedziała mi saunę. Na początku w ogóle chciałem napisać jakąś bardziej horrorową, makabryczną historię, ale to koniec końców nie wyszło. Mamy teraz taki czas podziałów. Bardzo wszystko jest wedle zasady dziel i rządź, także w moim akurat odcinku wystąpiła para, która jest po dwóch stronach barykady, jeśli chodzi o polityczne poglądy, ideologiczne właściwie, światopoglądowe. Jako członkini partii neobolszewickiej nie masz prawa mnie oceniać. Dla was neobolszewia to wszystko, co na lewo od prawicowego z***a. Inspiracją dla mojego scenariusza było to, co widziałem na Białorusi, gdy zaczynały się tak naprawdę protesty przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. I to, co się dzieje w moim scenariuszu, dzieje się właśnie w takim momencie, kiedy coś pęka, coś się przełamuje, jest duża zmiana i
eksplozja obywatelska na ulicach, tylko że pojawia się tam też coś dziwnego, coś o wiele bardziej dziwnego niż sam Aleksander Łukaszenka. Szczególne w tym projekcie jest to, i myślę sobie, że trochę jest też tak w świecie literatury, że mniejsze formy, czyli formy właśnie nawet opowiadań, a zwłaszcza krótkich opowiadań, cały czas są takimi formami mniej popularnymi niż na przykład jakaś większa proza. I myślę sobie, że trochę podobnie funkcjonuje to też w przestrzeni filmowej, że tego rodzaju formy są dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o opowiadanie historii, jakiejś takiej pełnej historii, nawet jeżeli to jest historia tylko jednej sceny i dwóch postaci. Wypada się tylko cieszyć, że scenariusze nawet małych form są powierzane ludziom pióra. Jest to fajne, bo pisanie scenariusza, nawet tak krótkiego, stanowi doskonałą okazję, żeby się trochę pouczyć. Kino, pisanie do telewizji rządzi się zupełnie innymi prawami niż uprawianie literatury form powieściowych, nowelowych. Napisanie dla pisarza odcinka jest częścią tej przygody takiego mieszania się środowisk w trudnym czasie pandemii, kiedy wszyscy musimy się uczyć nowych rzeczy, otwierać i używać narzędzi, które wcześniej jakby nie były w naszym zasięgu. Przedszkole zostało zamknięte po makabrycznej zbrodni. Niezrównoważona psychicznie przedszkolanka zasztyletowała tutaj dziecko podczas leżakowania, a następnie powiesiła się. Podoba mi się faktycznie ujmowanie jakiejś myśli, szybkiej wrażenia, impresji w język filmu i to w dodatku taki, który ma coś powiedzieć bardzo szybko i trochę to ma być jak piosenka punkowa, jak mówił bodajże Lemmy z Motorhead, że musi być szybka i powalać na kolana i coś takiego uważam, czymś takim właśnie są te krótkie formy i to mi się podobało, że jest taki punch, cios. Widzowie drugiej serii Pisarzy mogą spodziewać się zaskakujących historii, znakomitych aktorów, którzy pokazują swoje bardzo różne twarze, za każdym razem trochę inne, interesującej realizacji. Reżyser Paweł Maślana dbał o to, żeby każda z tych historyjek miała swój styl wizualny i myślę, że szybko widzowie to dostrzegą. Mam takie poczucie, że zaraz wydarzy się coś ciekawego, ponieważ znam wszystkich tych 9 twórców. Wiem, jaką wyobraźnię ma Weronika Murek. Wiem, jak świetne dialogi pisze Patrycja Pustkowiak. Znam świat Ziemowita Szczerka i wiem, jak potrafią sobie pofolgować. Uwielbiam poczucie humoru Olgi Hunt. Orbitowski Łukasz już od dawna powinien zostać jakby wykorzystany przez film, ponieważ Inna dusza to jest niemalże gotowy scenariusz filmowy pełen detali. To wszystko dla mnie są autorzy, którzy po prostu aż się prosili, żeby ktoś zwrócił na nich uwagę i żeby po prostu wydobyć z ich takiej bardzo indywidualnej twórczości, ale też niezwykle wyrazistej, ten potencjał filmowy. Więc ja po prostu po ludzku jestem tych filmów bardzo ciekawa.